Zaraz po zdarzeniu podszedłem do Doyle'a i zapytałem, czy wszystko jest z nim w porządku. On wie, że byłem od niego szybszy. Wjechał we mnie, kiedy skręcał w lewo. Wyprzedziłem go, ale wiele nie byłem w stanie zrobić. Uważam, że sędzia podjął złą decyzję. Ocenił sytuację inaczej, niż wyglądała w rzeczywistości. Dodatkowo menedżer Torunian przekroczył żółtą linię, czego nie wolno mu robić, a także mnie popchnął. Gajewski nie powinien się tak zachować. Nicky Pedersen mówi, że on zupełnie nie był winny tego upadku, że on był szybszy. On nigdy nie jest winny i jak byłby szybszy, to by wyprzedził go, a nie przewrócił. Czyli 100% wina Nickiego Pedersena. Zgadza się pan z decyzją sędziego? Jak w wielu takich przypadkach.